Rozmowa dnia, Mariusz Kluszczyński, dzień dobry. Moim gościem jest dziś Anna Ośko, pełniąca funkcję wójta gminy Warlubie. Dzień dobry, pani wójt. Pełniąca funkcję, bo powołana przez premiera po tym, jak poprzedni wójt został skazany prawomocnym wyrokiem sądu i stracił stanowisko, to tak tytułem wyjaśnienia. Objęła pani funkcję w bardzo trudnym dla samorządów czasie. Jak wygląda sytuacja w gminie w tej chwili? Dużo zachorowań? W samych zachorowaniach nie wiem statystycznie, sanepid takich informacji nie udzielił. Wiem, że codziennie około 50 osób jest na kwarantannie i ta lista jakby się powiela, dochodzą nowe osoby. Niektóre osoby mają tą kwarantannę zdjętą, ale to jest w granicach 50 osób. Bo wiemy, jak to mniej więcej wygląda w dużych miastach. Jesteśmy wręcz bombardowani tymi informacjami na co dzień. Warlubie to jest jednak mała, specyficzna miejscowość. Te zachorowania rozkładają się inaczej? Tak z pani obserwacji, z pani doświadczenia. To znaczy na pewno rozkładają się w domach. Czyli tutaj jeżeli w gospodarstwie domowym mamy osobę chorą na COVID, no to pozostałe osoby później są na kwarantannie. Z moich obserwacji, no bo wchodząc do urzędu 5 listopada tak naprawdę też zderzyłam się z problemem COVID-u, ponieważ osoby przebywały już na kwarantannie, pracownicy. W którymś momencie były to 4 osoby i też potwierdzone przypadki COVID-u. Jedna osoba wróciła niedawno po bardzo długiej przerwie związanej z chorobą. W tym tygodniu również pojawiły się kolejne takie ogniska zachorowań w innej jednostce urzędu, więc no problem jest, występuje, musimy sobie z nim radzić. A na ile sytuacja z pandemią zmieniła to, co dzieje się w Warlubiu? To, jak żyją mieszkańcy, jak toczy się to życie normalne, codzienne, które jeszcze rok temu wyglądało zupełnie inaczej? Znaczy, no na dzień dzisiejszy na pewno wszystko mamy zatrzymane, tak? Biblioteka jest zamknięta, działania kulturalne są wstrzymane, urząd pracuje zdalnie, część pracowników przenosi się do domów w określonym czasie, to jest czasami 2 dni, czasami troszkę dłużej, w zależności jaką mamy pracę i jak musimy sobie zapewnić tą ciągłość. Urząd jest otwarty dla petentów, ale tylko pod kątem wejścia do budynku, tutaj korytarza, ewentualnie poproszenia pracowników naprawdę pilnych przypadkach. Nie chcemy też ani mieszkańców narażać, ani też już nie być tak wewnętrznie narażonym. No musimy funkcjonować. A jeżeli chodzi o samo Warlubie, na pewno jest jakieś spowolnienie. Nie widać tylu mieszkańców, każdy jednak próbuje ratować się siedząc w domu. A kwestia budżetu gminy, jak to wpłynęło na finanse? Bo duże samorządy mówią, że mocno zostały uderzone przez pandemię. Z jednej strony znacznie większe wydatki, z drugiej strony dużo mniejsze wpływy. Znaczy tak, wpływy na pewno są mniejsze. Z rozmowy z panią skarbnik wiemy, że te podatki będą na pewno w mniejszym stopniu wpłyną i będą w mniejszej skali. Jeżeli chodzi o wydatki bieżące, no to na pewno są kwestie związane z maseczkami, z płynami. W zeszłym tygodniu mogliśmy ozonować budynek przy pomocy fundacji, która nam taką usługę wykonała, ale w tym momencie, jeżeli przypadnie nam na przykład wykonywać kolejne oczyszczania budynków urzędu, no to są spore koszty, na które nikt tak naprawdę nie planował. A może to wpłynąć na realizację planowanych inwestycji? Nie, myślę, że nie. To mimo wszystko w skali inwestycji to nie jest aż znowu taka duża kwota. No gdyby się zadziało, że faktycznie ta pandemia będzie bardzo, bardzo szybko rosła, tak, i będziemy musieli zabezpieczać, nie wiem, dajmy na to, czy jakieś pomieszczenia na izolację, czy jakieś inne, no to faktycznie ten budżet będzie naruszony. Na ten moment takiej potrzeby nie ma. To, co na pewno zmieniło się w życiu mieszkańców, to kwestia edukacji. Rząd zapowiedział, że zdalna nauka potrwa co najmniej do świąt. Potem od 4 stycznia zostaną ogłoszone prawdopodobnie 2-tygodniowe ferie dla wszystkich uczniów w całej Polsce równocześnie. Pani zdaniem to jest dobre rozwiązanie? Przerwa do świąt na pewno tak, bo gdyby dzieci miały pójść teraz na 2 tygodnie, to tak naprawdę znowu narazilibyśmy i nauczycieli, i rodziców na możliwość zakażenia się COVID-em. No 2 tygodnie tak naprawdę już tej skali przerwy nie robi dużo, tak jakby dla nauki. Jeżeli chodzi o przyspieszone ferie dla całej Polski, wydaje mi się, że to też jest dobre rozwiązanie i abyśmy tą przerwą długą jednak zapanowali nad tym rozpowszechnianiem się wirusa.
Więc myślę, że posunięcie tutaj do świąt jest adekwatne. Ale to znaczy, że złym rozwiązaniem było w ogóle puszczać dzieci do szkoły we wrześniu? Tak to odczytywać nie, należy? No, wie pan, no też nie wiem do końca na przykład, jakie były jakby statystyki, tak, pomiędzy wakacjami a wrześniem. No, wakacje rodziły się tu swoimi prawami, każdy odpoczywał, wiadomo. We wrześniu dzieci ruszyły do szkół, a czy tak naprawdę przyrost pandemii to też jest efekt puszczenia dzieci do szkół? Chyba też do końca nikt tego nie wie. W tym momencie, jeżeli skala zachorowań jest taka, jaka jest, no to wydaje się, że jeżeli dzieci mają możliwość odbywania nauki zdalnej, no to skorzystajmy z tego. A mają? Jak to w praktyce wygląda? Na przykładzie gminy, w której pani w tej chwili rządzi. Z tego co wiem, no gmina pozyskiwała wcześniej środki na zdalnej szkoły, na zakup komputerów, więc dyrektorzy nie zgłaszają nowych zapotrzebowań i te komputery, które są na stanie szkół, te starsze i nowsze, wystarczają w tym momencie. Dzieci posiłkują się też swoimi komputerami czy telefonami, więc na razie nie mam zgłoszeń, żeby brakowało sprzętu. Tu bardziej są zgłoszenia jeszcze merytoryczne, żeby szkoły może bardziej jeszcze funkcjonowały, żeby był ten dostęp, czy internet, czy na przykład faktycznie lekcje odbywały się zgodnie z grafikiem, ale no, większych uwag ze strony też rodziców w tym momencie nie mam. Bo problem jest zwykle dwustronny. Z jednej strony nauczyciele, którzy nie zawsze mają odpowiednie narzędzia i internet, z drugiej strony uczniowie, którzy też w jakiś sposób muszą w tych lekcjach uczestniczyć. Wiem, że w części samorządów jest taka możliwość, żeby dzieci brały udział w zajęciach na przykład w szkole i tam korzystały z internetu. Jak to wygląda w Warlubiu? Nie, w tym momencie nie ma takiej potrzeby. Znaczy nikt tak nie zgłosił, wiem tylko, że gdyby była faktycznie potrzeba na przykład nagłej organizacji pracy w szkole, no to dyrektorzy są na to przygotowani, ale na ten moment o takich sytuacjach nie wiem. Została pani mianowana na funkcję wójta. Wybory, które są zaplanowane, mają się odbyć 20 grudnia. Myśli pani, że jeżeli sytuacja epidemiczna będzie wyglądała podobnie jak w tej chwili, to przeprowadzenie wyborów jest możliwe? Wie pan co, no trudno powiedzieć. Sytuacja jest tak dynamiczna, że na dobrą sprawę my nie wiemy, co będzie jutro. Premier ogłosił w piątek kolejne obostrzenia, zatrzymanie gospodarki do 27 i wszystkie te obostrzenia działają i są przedłużone, więc jeżeli chodzi o organizację wyborów, tak naprawdę my jako gmina organizujemy je zgodnie z kalendarzem wyborczym i wypełniamy te wszystkie formalne rzeczy, ale co się zadzieje, w którym momencie, trudno mi tutaj nawet sugerować, czy jakkolwiek się wypowiedzieć na ten temat. Mamy jeszcze przed sobą ponad miesiąc, no niecały już miesiąc. Miesiąc także kampanii wyborczej i nie jest tajemnicą, że pani też w tych wyborach będzie startowała jako jedna z trzech kandydatek, czy kandydatek i kandydatów, bo w sumie tak. Trzy komitety zostały zarejestrowane. Czym pani chce przekonać do siebie mieszkańców? Moje hasło komitetu brzmi blisko ludzi, więc chciałabym tak naprawdę wysłuchiwać i komunikować się z ludźmi. Myślę, że do tej pory było to też w jakiś sposób utrudnione i często ludzie też może nie tyle, że mieli obawy, ale też nie zawsze chcieli mieć taki bezpośredni kontakt z samorządem. Mam nadzieję, że to się zmieni i na razie widzę same pozytywy. Ludzie się otwierają, dzwonią, piszą. Jest to dla mnie taka wskazówka, że faktycznie można iść w tym kierunku i nawet najmniejszymi rzeczami, czy chociażby jakimiś działaniami tak naprawdę może sobie zjednać ludzi. To nie będzie pierwsze podejście do wyborów w pani wykonaniu, bo już startowała pani także na to stanowisko. W tych wyborach kontrkandydatem będzie między innymi Eugeniusz Kłopotek, doświadczony polityk z Polskiego Stronnictwa Ludowego, a także lokalny przedsiębiorca Damian Dominikowski z Komitetu Wyborczego Wyborców dla Rozwoju Gminy Warlubie. To będzie ostra kampania? Czy ostra? Może trudno mi też powiedzieć, dlatego że ta kampania na pewno będzie inna. No, warunki COVID-u nie pozwalają na wiele działań, chociażby jak zebrań wiejskich w większym gronie. Na pewno powinniśmy też patrzeć ostrożnie na komunikację typu, nie wiem, chodzenie po domach i jakaś taka komunikacja bliższa z ludźmi, no, żebyśmy też ich nie narażali, ale też sami nie byli narażeni. Więc myślę, że sama kampania przeniesie się też do internetu, do mediów, czy po prostu wracając do tradycyjnej formy biuletynów czy ulotek, tak? Myślę, że po prostu, no, czy będzie ostra, trudno mi powiedzieć. To też zależy od kandydatów.
Zobaczymy, jak to będzie wyglądało. To jeszcze jeden temat na sam koniec, bo przedstawia się Pani jako specjalistka od funduszy unijnych. Tym zajmowała się Pani i zajmuje pewnie również aktualnie. Polskie weto do unijnego budżetu. Jak Pani na to patrzy? Fundusze unijne no to jest jakby duża i trudna działka, tak? W tej chwili no jednak też pandemia spowodowała to, że środki z Unii miały wpłynąć do Polski. Czy tak się wypełni? Trudno mi powiedzieć. To miejmy, że tak, bo my jako samorząd zgłaszaliśmy takie inwestycje. I było to bardzo dużo inwestycji, tak wielomilionowych. Czy Unia nam je przydzieli? Być może tak. Nie wiem, trudno mi też tutaj mówić i wypowiadać się na tak dużych instytucjach, czy to wpłynie. No sama wiem, na przykład składając takie fiszki projektowe do tych dodatkowych środków, na które czekamy tak naprawdę, to byłoby bardzo duże wsparcie dla samorządów i obyśmy je otrzymali. Z drugiej strony często też Polska nie wypełnia wszystkich rzeczy związanych z funduszami unijnymi i mamy też wiele zasad, których no nie wypełniamy. Nie chciałabym tu wchodzić w szczegóły, bo to jest bardzo dużo rzeczy. Więc to też działa dwustronnie, tak? Negocjacje trwają i pewnie szybko się nie skończą. Dziękuję bardzo. Anna Ośko, pełniąca funkcję wójta gminy Warlugie i kandydatka w nadchodzących wyborach na wójta tej gminy. Dziękuję serdecznie, dziękuję Państwu. Do zobaczenia.